Witam was serdecznie. Dzisiaj kompletnie nie zamierzałam filmu żadnego nagrywać, stąd też taki mój wygląd, ale wybaczcie mi, to nie o wygląd tutaj chodzi w tym filmie. Słuchajcie, przychodzę dzisiaj do was z prośbą o pomoc. Chciałam wykorzystać te moje wyświetlenia, mimo że nie jest ich oczywiście dużo, ale jeżeli 100 osób obejrzy ten filmik i nawet co któraś by się zdecydowała pomóc, to uważam, że jest to już ogromny sukces i jest to już ogromna pomoc i jesteśmy w ten sposób w stanie, słuchajcie, uratować komuś życie i zdrowie. Więc słuchajcie, chodzi tutaj o moją taką YouTube'ową i instagramową koleżankę. Chodzi o kanał Kalina i Rodzina. Przepraszam, bo jestem normalnie zestresowana tym strasznie. Kalina i Rodzina. Ja wam wszystkie dane do Kalinki zostawię w opisie, także koniecznie w tym filmie, pod tym filmem rozwincie opis. Tam będzie link do jej kanału, możecie ją zobaczyć, jeżeli nie znacie, możecie zobaczyć, kto to jest. I też dane do Instagrama, także wszystko będziecie mieli w opisie, jeśli chodzi o Kalinę. I słuchajcie, sytuacja jest taka, że Kalina trafiła do szpitala z podejrzeniem albo sepsy, albo białaczki. I stąd moja prośba, słuchajcie, moja prośba polega na tym, że jeżeli ktoś ma krew ABRH-, bo dokładnie takiej krwi Kalinka potrzebuje, poczekajcie, jeszcze sprawdzę, czy ja na pewno dobrze wam mówię, bo no to musi być, wiecie, na pewno rzetelnie, tak, ABRH-. Słuchajcie, jeżeli ktoś ma taką krew, bądź też jeżeli ktoś ma inną grupę krwi, jest w stanie oddać również dla Kalinki krew i jej pomóc, ponieważ robią tak zwane krzyżówki, więc wszystko to może pomóc Kalinie. Także słuchajcie, zostawiam wam wszystkie dane, jeżeli chodzi o tą krew, jeżeli ktoś się zdecyduje, bardzo, bardzo was proszę, to dane, jakie trzeba podać tam w grupie, w krwiodawstwie, kiedy oddajecie krew, to jest imię i nazwisko Kalinki, to jest Kalina Pietrykowska, ja też wam to napiszę w opisie. I to jest miejscowość Świecie, też będzie w opisie. Bardzo, ale to bardzo was proszę o pomoc. Naprawdę to, co możecie dać, to jest na wagę złota, nawet nie na wagę złota, bo myślę, że nie ma takiej ceny. Także jeżeli ktoś byłby w stanie oddać krew w jak najszybszym czasie, w najbliższym czasie, to bardzo, ale to bardzo was prosimy o to. Słuchajcie, wszystko, ale to wszystko macie w opisie. Bardzo was proszę, zajrzyjcie do opisu i pomóżmy Kalinie. Ja mam grupę krwi 0RH+. Mój Łukasz ma 0RH-. I słuchajcie, ja jeszcze poczytam, czy to na pewno z naszych krwi nie można zrobić krzyżówki, ale z tego co pamiętam, to chyba nie są chyba w stanie tak skrzyżować, żeby wyszło AB. Natomiast kto ma krew A, kto ma grupę krwi B, kto ma AB, wszyscy możecie oddawać. Nie wiem, jak jest z tym RH+, RH-, słuchajcie, to już jakby możecie też napisać pewnie do Kalinki, jak to tam wygląda, ona na pewno więcej wie. Także bardzo, ale to bardzo serdecznie was proszę do zajrzenia do opisu koniecznie. Jeżeli ktoś jest w stanie pomóc, to pomóżmy, naprawdę pomóżmy, bo stało się to tak nagle. Przepraszam, bo stało się to tak nagle i no naprawdę, naprawdę bardzo, ale to bardzo chcę Kalince pomóc. Jest naprawdę fantastyczną osobą, a tak naprawdę słuchajcie, jaką by nie była osobą, to jest to człowiek. A dla mnie jest to taka bardzo osobista sytuacja, bo ja z Kaliną jestem w prywatnym kontakcie, to nie jest tylko na zasadzie, że my oglądałyśmy swoje filmy, tylko jesteśmy też i prywatnie, pisałyśmy prywatnie, miałyśmy się spotkać prywatnie, niestety ja nie dałam rady dojechać po prostu. Także bardzo, ale to bardzo serdecznie proszę was o pomoc. Jeżeli 100 osób wyświetli ten film i powiedzmy co druga by się zdecydowała, no to słuchajcie, jaki to byłby sukces. I myślę, że Kalinka już za parę dni mogłaby mieć po prostu spokojną głowę i się o nic nie martwić i się niczego bać, nie bać. Także słuchajcie, pomóżmy, bardzo was serdecznie o to proszę. Jeszcze raz, wszystkie dane są w opisie i trzymam kciuki za to, że znajdą się osoby, które będą chciały pomóc. Trzymam kciuki, słuchajcie, za was, że się zdecydujecie na pomoc i odważycie się na to pobieranie krwi. I tak. I tyle, słuchajcie, tyle w tym filmie. Jeżeli ktoś się zdecyduje, to bardzo proszę napiszcie mi w komentarzu, że oddałam, czy cokolwiek. Będzie mi bardzo, ale to bardzo miło i będę po prostu szczęśliwa, naprawdę będę szczęśliwa. Także pomóżmy, pomóżmy. Dziękuję wam za uwagę w tym filmie i bardzo proszę o sprawdzenie opisu.